Siemane, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5, czy kryminalisty. Wbijajcie na Discord Dark Psynego w opisie. Postawimy sobie ty łapek, więc tyle kasy wpada na konto Jacoba. No i dodajemy kasy z poprzedniego odcinka, bo zapomnieliśmy. Jesteśmy tutaj w domu. I dzisiaj nie mamy nic tak za bardzo do roboty. O. Siema. No siema, sorry. Masz chyba jakiś plan, co możemy robić dzisiaj? No chyba za bardzo nie mam. Za bardzo nie mam. No masz jakiś plan, jak można by zarobić gotówkę? A zapomniałem, sorry. Ogólnie to możemy zrobić na pewno bankomat. Uuu. No, ale trzeba trochę przygotowań zrobić, żeby wiesz, jakby nie wyszło tak, że policja przyjedzie i koniec, nie? Ja to mogę rozegrać. Dobra. A w tym bankomacie jest dużo, wiesz. Dobra, no to nie wiem. No to ile będziesz dni potrzebował tak, żeby się przygotować? No tak 3-2 może. Wiesz, jakby to tak możesz mi pomóc, to na pewno szybciej będzie, nie? Dobra. I potrzebowałbym coś od Dark Shopów, nie? Bo tam jakieś wiesz. Rzeczy. Dobra, ja bym w ogóle przeleciał po ośce. Wiesz, dawno cię nie było. O, czekaj, chyba się znalazła na nas robota. Halo? No witam. Witam. No, chciałeś to zadanie. No tak. No to wysyłam ci GPS-a, gdzie po prostu będzie broń i baza. Dobra. Dwa osobne GPS-y. Dobra. Cześć, cześć. Ubierz jakąś maskę. Mamy misję. Dobra, dobra. Czekaj, pójdę do domu. Dobra. To ja też musiałem pójść do domu, bo mamy ubrania. Dobra, przebraliśmy się już tutaj i zobaczymy, czy Lukas jest też gotowy. Jesteś gotowy? Jestem. Bo czarny wysłał mi lokalizację też, gdzie będziemy mieli jakąś broń. Więc trzeba skować jakąś auto, żeby tam dojechać. No to wiesz. Ulica, a nie, czekaj, ja mam jeszcze motor, poczekaj chwilę. A, dobra. No mam jeszcze motor, nie? Gdzie? Tutaj jest, podobno. Dobra. Tutaj zaparkowałem, to może będzie. Może ci ukradli. No jest. No jest, dobra. Dobra. To jest na GPS-a, którego ci zaznaczę. Kurde, ciekawe jak z tym Connorem, czy wyjdzie z tego. No, kurde, słabo, bo ja jestem z nim trochę znajomy. Nie wiem, trzeba mnie coś pomyśleć nad tymi ballasami. O, by to skupić na tej akcji. No zostać teraz na balasę. No a to gdzie? To gdzieś tutaj? Tutaj, no. O, jest furgonetka. To pewnie nie jest, to jest sprzęt. Dobra. Poczekaj, wyjmę. Dobra. Mamy bronię. Kurde jakie. Mocne. Nie miałem jeszcze okazji z tego czegoś strzelać, a ty? No ja też nie miałem. Dobra. I tak teraz musimy tutaj poczekać do nocy. W środku dnia się nie opłaca. Może jakaś policja. Dobra. Wsiada, jest noc. Jedziemy już. Tylko sprawdzę, gdzie jest ich ta baza. Są obok. Jesteś gotów? No, jestem gotów. O, tutaj są. Kurde, ile ich tam jest, dobra. Zajadę tutaj. Próbuję jakoś po cichu. Dobra. Chodź tędy. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, no ty pilu. Trzeba go zdjąć. Poczekaj. Dobra, strzelam. To ma tłum ich, przecież to było tak głośne. On by nie zaalarmowało innych. Dlatego trzeba pojechać. Przed wejściem jak coś. Chowaj się. Chowaj się. Teraz ty strzelasz tylko. Niech tylko wyjdzie tam. Dobra. Dobra. Dobrze. Dobra. Tutaj. Cicho. Go się zwadzie! Kurde! Zajmij się dołem, ja tu będę zacznę palić. Zaczynam je palić. Co jest? Gdzie wszedłem w ogóle? Dobra, ale dalej. Kurde, stary, uciekaj, zaczął się jarać. Dawaj. Kamizelki żadnej nie zabrali. Uważaj. Gdzie jesteś? Daj, musimy się przedrzeć. O Boże. Ale szybko, szybko. Dobra, szybko, musimy się przedrzeć. Tacy. Kurde. O!
Będziemy szukać po Lukasa. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Strzelaj, bo chyba tutaj jest Oaks. Cholera. Ej, słyszę policję, stary. O, dobra, też słyszę. Dobra, szybko, dawaj. Lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo. Dobra, wjeżdżam w górę. O! 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 O kurde! O cholera! Leżysz! Leży, leży, leży! O kurde! O! O! Jezus! Cholera! Lukas, żyjesz? Żyjesz? Dobra! Kurde, kolejny, kolejny! Cholera, czekaj, dobra, jedź, jedź, jedź! Trzymaj się! Ludowie, jesteśmy już tutaj na ojce. Trzymasz się, Lukas? Ty, co ty się? To mnie! Dobra. No co? Chyba schowajmy się. Co wy, panowie, tak w maskach? Nieważne, nie twój interes. Widzę, przebierzemy się z tych ciuchów, bo naprawdę są mocno w dziurach i... Dzwoni do mnie czarny rynek. Halo? Gratulacje. Za tą akcję dostajesz 5000. Sprzęt spal. I informacje o Kenem dostaniesz jutro. Dobrze. Żegnajesz. Widzę, zobaczmy, czy Lukas już... O, przebrałeś się jakoś. Dobra. Ale mnie strasznie ręka boli. Dobra, chodź. Po prostu spać, bo już trochę nie musimy spalić ten, to spalimy jutro rano. Już wstaję. O Boże, trochę mnie głowa boli jeszcze po wczoraj. Ja wstaję, bo nie mogę spać całą noc przez tą rękę, człowiek. Dobra, to dzisiaj chyba nic do roboty nie mam, dzisiaj można pochillować. Muszę przejść na molo, na basen jakiś. No, o dobra. Ty, czy mnie dzwoni, poczekaj. Tak? Witaj mnie. Witam. Słyszymy się? Słyszę. Za chwilę otrzymasz lokalizację, którą masz przyjechać. Jeśli do niej nie przyjedziesz, pamiętaj, że mamy cię na oku. Dobrze. Dostałem... Ktoś mi powiedział, że mam przyjechać na lokalizację i to jak najszybciej, więc... Dobra. Trzeba się kurde, to... zbierać. Ej, zostawię chyba klamę z schowku od tego, od motoru. No, też bo, nie, czy brać ze sobą. Brać ze sobą. Ja zostawię. Chyba nie pokazuję ci... Jest. No cholera. To jest policjant? Mi się wydaje. Policja. O cholera. Wiesz co? Dobra. Nie wygląda na zwykłego policjanta. Broń nie wyciągajcie jej, bo skończycie marnie. Nie mam ze sobą. Masz mnie przeszukać. Wiecie dlaczego tu jesteście? Dlaczego zostaliście zawołani? Tak średnio. Imiona. Jak wam dzisiaj dzień minął? Całkiem spokojnie, wiesz, razem zostaliśmy sobie. Nawet nie zdążyliśmy śniadania zjeść. Jak wasz na imię, chłopaku? A co, kto pyta? Pyta. Chyba widzisz po kamizelce, kto pyta. Domyślam się. Bądź miły i powiedz, jak masz na imię. Dobrze. Staram się być wobec was miły, więc liczę na to samo. Dobrze. Nazywam się Jacob. A kolega obok? Lukas. Powiedzcie mi, w ostatnim czasie robiliście jakieś nielegalne akcje? Nie kojarzę. Mieszkamy na takiej może niespokojnej dzielnicy, może nas ktoś powiązał. A ostatnio się kontaktowaliście może z jakimś funkcjonariuszem, Los Angeles Police Department? Nie. O cholera, widzowie. Nie. Idziemy, idziemy. Dobrze, to słuchajcie no. O cholera. Za mną idzie jeden funkcjonariusz, w sumie nawet dwóch, tylko jeden ma maskę na głowie. Ściągnij mu tą torbę z twarzy. Dobra, ściągam ci to. Za wami macie jeszcze jednego funkcjonariusza. Dobra, panie policjancie, kojarzy pan tych dwóch ludzi? Nie znam, kto to w ogóle jest i co wy ode mnie chcecie? Cholera. To my może powiemy w ten sposób. Panowie, jakby wam to skromnie powiedzieć. Otrzymaliśmy namiary od pana policjanta tutaj na prawej do jednego gościa, który
generalnie trochę nam napsuł krwi w ostatnim czasie, działając z organizowaną grupą przestępczą oraz kilkoma mniejszymi podmiotami takimi jak wy. Gościu generalnie zesyła na mniejszych fagasów różne zlecenia i wiedzieliśmy się tego od policjanta po prawej. Trochę popatrzyliśmy i wiemy, że współpracujecie z tym gościem. I wiemy też, że współpracowaliście z tym policjantem. Było coś? Nie, ich nie znam. Mówię. A panowie, zapytam się was o coś. Jak tam wasze kartoteki? O Boże, będziemy musieli tutaj chyba kopać wtykę. No? Jak tam wasze kartoteki, panowie? Czysta. Czysta kartoteka. Wiecie, ostatnio zauważyliśmy, że rzuty wobec was były czyszczone przez Los Santos Police Department, a jest jeden zasadniczy problem. Jeżeli ktoś od was twierdził, że sobie usuniecie kartoteki za pośrednictwem funkcjonariusza policji, jakby wam to powiedzieć, Federalne Biuro Śledcze ma inne serwery. Ma kopie zapasowe. Mamy ciągle dostęp do waszej kartoteki. Wiecie, że usunięcie swoich kartotek jest nielegalne? Powiem mi już w końcu, co ja tu w ogóle robię. Zamknij pysk i nie przeszkadzaj. Także jak? Przyznajecie się do tego, czy mamy wam to wklepać? Przyznajecie się, czy mamy wam to wklepać i brać was na... do biura specjalne? Możemy pogadać na osobności, tak? Wszyscy tutaj są upoważnieni do rozmawiania z wami. W kasę chyba trzeba. Liczę do 10. Raz. No, okej, okay, no zdarzały się sytuacje takie. Kartoteka czyli znikała. Czyli ustaliliście sobie kartotekę za pośrednictwem funkcjonariusza policji poprawek. No, była taka sytuacja, no. Co to powiesz na to, panie? Tutaj funkcjonariusze do Santos Police Department było, czy nie było? Zostałem zmuszony. Zmuszony zostałeś. A wiesz, że każdy funkcjonariusz policji w radiowozie ma bodykama. Ma bodykama, ma wiem, kamerę w pojeździe. Byłem wtedy nie na służbę. Kurde, pokrywa się to nawet. W każdym razie, panowie, kamery monitoringu na komendzie, kurczę blaszka. Na szczęście was nie zobaczyły, więc chyba faktycznie musiał to ogarnąć funkcjonariusz. A wiecie, że funkcjonariusz jest szkolony tak, że kiedy musi zrobić coś z przymusu, doskonale co robić, aby wsadzić osoby, które go zmuszają do wykonania danych czynności, szczególnie kiedy one są nielegalne, więc... Nie zrobiliście tego z przymusu. Jaka jest prawda? Mieli moją rodzinę, musiałem to zrobić. Gówno mnie interesi to, czy sobie ustanowiliście kartoteki, bo tak naprawdę jesteście tylko pionkiem w tym mieście. A chodzi mi o tego ziomka. O tego gościa, który wam ogarnął kontakt do funkcjonariusza poprawek, który zgodził się za pieniądze, czy tam za swoją rodzinę. Tak jak będę popierał swoje zdanie. Nie wiem. Nigdy go nie zmienię. Mieli wiem moją jak... rodzinę, musiałem to zrobić. Złoty wygląda tak, że nie chodzi mi o was. Interesuje mnie tamten gość. Tamten gość jest kapią wyżej, ktoś również jest pionkiem. Chcemy go złapać za przykrą cenę. A wy na pewno nie chcielibyście trafić do zakładu. Rację? Czy chcecie trafić do więzienia? Bolingbrook ma kilka miejsc jeszcze. No, tak się... no nie chcę. Panowie, dokonamy akcji, która będzie miała na celu złapanie tego czarnego rynku.